Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 199. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 119, wersety od 97 do 104. Jakże miłuję prawo Twoje, przez cały dzień nad nim rozmyślam. Twoje przykazanie uczyniło mnie mędrszym od mych wrogów, bo jest ono moim na wieki. Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach. Jestem roztropniejszy od starców, bo zachowuję Twoje postanowienia. Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać. Nie odstępuję od Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz. Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa, ponad miód dla ust moich. Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej. Dziesiąty rozdział pierwszej księgi machabejskiej opisuje wzrastającą władzę Jonatana-Machabeusza, który zręcznie manewruje między rywalizującymi władcami seleucydów. Aleksandrem Balasem i Demetriuszem II, uzyskując tytuł arcykapłana i coraz większe wpływy polityczne. Przeczytajmy ten fragment, aby zobaczyć, jak dyplomacja i polityczna mądrość Jonatana prowadzą do umacniania pozycji Żydów w regionie. W roku 160 przybył Aleksander Epifanes, syn Antiocha, i zdobył Ptolemaidę. Przyjęto go i był tam królem. Gdy król Demetriusz dowiedział się o tym, zgromadził bardzo wiele wojska i wyruszył na wojnę przeciw niemu. Ponadto Demetriusz posłał do Jonatana list ze słowami pokoju, jak gdyby chciał go nim uczcić. Powiedział bowiem sobie: Pośpieszmy z zawarciem pokoju, zanim on zawrze pokój z Aleksandrem przeciwko nam. Jonatan będzie przecież pamiętać o wszystkich krzywdach, które wyrządziliśmy jemu, braciom jego i narodowi. Dał mu więc władzę gromadzenia wojska i przygotowywania broni. Miał on być jego sprzymierzeńcem i rozkazał wydać mu zakładników, którzy byli w zamku. Jonatan więc udał się do Jeruzalem i odczytał listy do uszu zgromadzonego ludu oraz tym, którzy byli w zamku, a oni bardzo się przestraszyli, gdy usłyszeli, że król dał mu władzę gromadzenia wojska. Ci, którzy byli w zamku, wydali Jonatanowi zakładników, a on zwrócił ich rodzicom. Jonatan zamieszkał w Jeruzalem i zaczął odbudowywać i odnawiać miasto. Rzemieślnikom kazał z kamieni ciosanych budować mury dokoła góry Syjon, aby ją obwarować, i tak zrobili. Wtedy pouciekali cudzoziemcy, którzy przebywali w warowniach pobudowanych przez Bakhidesa. Każdy z nich opuścił stanowisko i powrócił do swojej ojczyzny. Tylko w Betsur pozostało kilku takich, co porzucili prawo i przepisy. Było to bowiem miasto ucieczki. Król Aleksander dowiedział się o wszystkich przyrzeczeniach, jakie Demetriusz przesłał Jonatanowi. Opowiedziano mu również o walkach i mężnych czynach, których dokonał on sam i jego bracia, i o trudach, jakie ponieśli. Wtedy powiedział. Czyż znajdzie się choćby jeden mąż podobny do niego? Zrobimy go teraz naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem. Napisał więc list i posłał, zwracając się do niego tymi słowami: Król Aleksander, bratu Jonatanowi, pozdrowienie. Dowiadujemy się, że jesteś mężem odważnym i godnym tego, żeby zostać naszym przyjacielem. Dlatego ustanawiamy Cię dzisiaj arcykapłanem Twego narodu. Nadajemy ci tytuł królewskiego przyjaciela, przy tym posłał mu purpurę i złoty wieniec. Trzymaj naszą stronę i dochowaj nam przyjaźni. W święto namiotów w siódmym miesiącu 160 roku Jonatan przywdział świętą szatę. Zgromadził też wojsko i przygotował wiele broni. Gdy Demetriusz dowiedział się o tych wydarzeniach, zasmucił się i powiedział – Dlaczego dopuściliśmy do tego, że Aleksander uprzedził nas, zdobył przyjaźń Żydów i przez to się wzmocnił? Ja także napiszę do nich list pełen zachęty, pochwał i darowizn. Niech oni będą jako pomoc po mojej stronie. Posłał do nich pismo tej treści: Król Demetriusz, narodowi żydowskiemu, pozdrowienie. Z radością stwierdziliśmy, że zachowaliście zawartą z nami ugodę. Że wytrwaliście w przyjaźni z nami i nie przeszliście na stronę naszych wrogów. I teraz wytrwajcie nadal w wierności wobec nas, a dobrem odpłacimy Wam za to, co dla nas robicie. Wiele podatków Wam zniesiemy, a ponadto złożymy Wam podarunki. Obecnie więc darowuję Wam i zwalniam wszystkich Żydów od daniny, podatku od soli i z podatku koronnego. Tak samo zwalniam z trzeciej części plonów i z połowy owoców z drzew, należnych mi z ziemi ludzkiej oraz z trzech okręgów, które od Samarii i Galilei zostały do niej przyłączone, od dnia dzisiejszego na zawsze. A Jeruzalem z całym swoim okręgiem niech będzie święte i wolne od dziesięcin i podatków. Zrzekam się też władzy nad zamkiem w Jerozolimie. Oddaję go arcykapłanowi, aby umieścił w nim tych ludzi, których sam sobie wybierze, by go strzegli. Przywracam za darmo wolność każdemu Żydowi, który został wzięty w niewolę z ziemi ludzkiej do jakiejkolwiek części mojego królestwa. Każdy niech ich uwolni, zarówno od podatków osobistych, jak i opłat od ich bydła. Wszystkie święta, szabaty, dni nowiu, dni przepisane przez prawo, a także trzy dni przed świętami i po świętach będą dniami wolnymi od ściągania podatków i dniami, w których się uwalnia od przymusowych robót wszystkich Żydów mieszkających w moim królestwie. Nikt odtąd nie ma władzy w żadnej sprawie kogokolwiek z nich pozywać albo mu się naprzykrzać. Z pomiędzy Żydów około 30 tysięcy ludzi będzie wziętych do królewskiego wojska. I będzie im wypłacany żołd taki sam, jaki jest wyznaczony dla wszystkich żołnierzy. Z pomiędzy nich niektórzy będą umieszczeni w potężnych królewskich warowniach, niektórzy, godni zaufania, otrzymają urzędnicze stanowiska w królestwie. Niżsi i wyżsi dowódcy zostaną wybrani z pomiędzy nich i będą postępowali zgodnie ze swoimi prawami, jak to już król przepisał dla ludzkiego kraju. Trzy okręgi, które z samaryjskiego kraju zostały dołączone do Judei, mają tak być z Judeą złączone, żeby tylko jednemu były podległe i żeby żadnej innej władzy nie były poddane, tylko władzy arcykapłana. Ptolemaide i podległy jej obszar ofiaruje świątyni w Jeruzalem na pokrycie wydatków świątynnych. Ja zaś od siebie rokrocznie daję 15 tysięcy srebrnych cyklów z rachunków królewskich z odpowiednich miejscowości. To wszystko, co pozostało, czego urzędnicy jeszcze nie wypłacili, od tego czasu mają wypłacać na pracę w świątyni jak w poprzednich latach. Ponadto jeszcze 5 tysięcy srebrnych cyklów, które po całorocznym obrachunku pobierało się z dochodów świątynnych, te również się darowuje. Gdyż one należą do kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni. Wszyscy, którzy by się schronili w świątyni, która jest w Jerozolimie i w jej okręgu, każdy, kto jest winien coś królewskiemu skarbowi, albo jest winien jakiegokolwiek czynu, mają być uznani za wolnych, sami oraz wszystko co posiadają w moim królestwie. Koszty odbudowy i odnowienia świątynnych budowli będą pokryte z rachunku króla. Z rachunku króla będą pokryte również koszty odbudowy murów Jerozolimy, umocnień dokoła, a także odbudowy murów w Judei. Gdy Jonatan i naród dowiedzieli się o tych obietnicach, nie uwierzyli im i nie przyjęli ich. Przypomnieli bowiem sobie wielką krzywdę, jaką wyrządził w Izraelu i jak ich bardzo udręczył. A mieli upodobanie w Aleksandrze. On bowiem był pierwszy, który się do nich zwrócił spokojowymi słowami. Po jego też stronie walczyli przez cały czas. Król Aleksander zgromadził wielkie wojsko i rozłożył się obozem naprzeciwko obozu Demetriusza. Rozpoczęła się walka pomiędzy dwoma królami. Wojsko Aleksandra uciekło, a Demetriusz ścigał ich. Tak uzyskał przewagę nad nimi. Prowadził bardzo zaciętą walkę aż do zachodu słońca, ale tego dnia poległ Demetriusz. Aleksander wysłał poselstwo do Ptolemeusza, króla egipskiego, zwracając się do niego tymi słowami: Gdy powróciłem do swego królestwa, zasiadłem na tronie swych ojców i objąłem władzę. Wtedy pobiłem Demetriusza i opanowałem nasze krainy. Wydałem mu bitwę i został pobity przez nas on i jego wojsko, a potem zasiedliśmy na tronie jego królestwa. Teraz więc nawiążmy przyjaźń między sobą. Daj mi swoją córkę za żonę, a spowinowacimy się ze sobą oraz złożę tobie i jej dary godne ciebie. Król Ptolemeusz odpowiedział słowami: Szczęśliwy dzień, w którym wróciłeś do ziemi swych ojców i zasiadłeś na tronie ich królestwa. Dla ciebie uczynię teraz to, o czym pisałeś. Wyjdź jednak naprzeciw mnie do Ptolemaidy, abyśmy się wzajemnie zobaczyli, a ja, żebym się spowinowacił z tobą, jak powiedziałeś. Sam Ptolemeusz i córka jego Kleopatra wyruszyli z Egiptu i przybyli do Ptolemaidy. Było to w roku 162. Król Aleksander wyszedł naprzeciwko nich. Ptolemeusz dał mu za żonę córkę swą Kleopatrę i w Ptolemaidzie urządził dla niej wesele, jak to czynią królowie, z wielkim przepychem. Król Aleksander napisał także do Jonatana, żeby przybył na spotkanie z nim. On z wielkim przepychem udał się do Ptolemaidy i spotkał się z obydwoma królami. Tam obdarzył ich, a także ich przyjaciół, srebrem, złotem i wielu innymi upominkami. Znalazł więc u nich łaskę. Ale najgorsi z Izraela, bezbożnicy, zebrali się razem przeciwko niemu, żeby go oskarżyć. Król jednak nie zwracał na nich uwagi. Przeciwnie, Król rozkazał nawet, aby Jonatan zdjął swoje szaty i żeby go ubrano w purpurę. Tak też uczyniono. Potem król posadził go przy sobie, a do swoich najwyższych urzędników powiedział: Idźcie z nim na środek miasta i ogłoście, żeby nikt nie odważył się wnosić jakiejkolwiek skargi przeciwko niemu i żeby nikt mu się nie naprzykrzał w żadnej sprawie. Gdy zaś jego oskarżyciele usłyszeli, co zostało ogłoszone, i zobaczyli go okrytego purpurą, wszyscy pouciekali. Król zaś uczcił go odznaczeniami, zaliczył go między pierwszych swych przyjaciół i zamianował wodzem oraz zarządcą prowincji. Wtedy Jonatan w pokoju i z radością powrócił do Jeruzalem. W roku 165 Demetriusz, syn Demetriusza, przybył z Krety do kraju swych przodków. Gdy się dowiedział o tym król Aleksander, Zasmucił się bardzo i powrócił do Antiochii. Demetriusz zaś zarządcą cele Syrii mianował Apoloniusza. Ten zebrał wiele wojska, rozbił obóz koło jamni, a do arcykapłana Jonatana wysłał poselstwo ze słowami: Ty sam jeden buntujesz się przeciwko nam. Przez ciebie zostałem wystawiony na pośmiewisko i hańbę. Dlaczego siłę swoją przeciwko nam pokazujesz w górach? Jeżeli w swoim wojsku pokładasz ufność, zejdź do nas na równinę. Tutaj możemy się z sobą zmierzyć. Ze mną bowiem jest wojsko z miast. Zapytaj się i dowiedz, kim ja jestem i kim są inni, którzy mnie wspomagają. Powiedzą ci, przed nami noga wasza ostać się nie może, bo twoi przodkowie dwa razy zostali pobici w swoim własnym kraju. Tak samo i teraz na równinie, gdzie nie ma kamieni, ani skał, ani kryjówek do ucieczki, nie będziesz się mógł oprzeć tak wielkiej konnicy i wojsku. Gdy Jonatan wysłuchał słów Apoloniusza, oburzył się aż do głębi serca. Wybrał dziesięć tysięcy żołnierzy i wyruszył z Jeruzalem. Brat jego, Szymon, dołączył do niego, aby mu udzielić pomocy. Koło Jafy rozłożył swój obóz. Mieszkańcy miasta jednak zamknęli przed nim bramy. W Jafie bowiem była załoga Apoloniusza. Gdy jednak uderzyli na nich, mieszkańcy miasta ze strachu otwarli bramy, a Jonatan opanował Jafę. Gdy Apoloniusz dowiedział się o tym, zebrał trzy tysiące konnicy i wielką liczbę wojska i wyruszył w stronę Azotu, jak gdyby chciał ich wyminąć, i pełen ufności w swoją liczną konnicę wszedł na równinę. Jonatan szedł za nimi w stronę azotu i tam wojska uderzyły wzajemnie na siebie, rozpoczynając bitwę. Apoloniusz pozostawił za nimi ukrytych tysiąc jezdnych. Jonatan spostrzegł, że za nim jest zasadzka. Otoczyli wojsko dokoła i od rana aż do wieczora wypuszczali strzały na jego żołnierzy. Oni stali jak im Jonatan rozkazał, a konie tamtych się pomęczyły. Wtedy Szymon rozwinął swoje siły. I uderzył na falangę, gdyż konnica już się rozproszyła. Wrogowie zostali przez nich pobici i uciekli. Konnica także rozbiegła się po równinie. Pouciekali do azotu i weszli do świątyni swego bożka Dagona, aby się tam uratować. Jonatan jednak spalił azot i wszystkie miejscowości, które leżą koło niego, i zabrał łupy na nich zdobyte. Spalił także świątynię Dagona wraz z tymi, którzy do niej uciekli. Tych zaś, którzy zginęli od miecza razem ze spalonymi, było blisko 8 tysięcy ludzi. Wtedy Jonatan wyruszył stamtąd i rozłożył się obozem koło Askalonu, a mieszkańcy miasta z oznakami wielkiej czci wyszli naprzeciwko niego. Potem Jonatan razem ze swoimi żołnierzami, obładowany bogatymi łupami, powrócił do Jeruzalem. Gdy zaś król Aleksander dowiedział się o tych wypadkach, jeszcze bardziej uczcił Jonatana. Przesłał mu bowiem złotą sprzączkę, którą według zwyczaju ofiarowuje się tylko królewskim krewnym. Oddał mu także w posiadanie Akaron Ak i całą okolicę. Drugi rozdział listu do Kolosan przestrzega przed zwodniczymi naukami i podkreśla pełnię zbawienia w Chrystusie, który zwycięży wszelkie moce i zwierzchności. Przeczytajmy ten rozdział. Aby pogłębić swoje zrozumienie, jak trwać mocno wierze i żyć pełnią życia w Chrystusie, wolnym od fałszywych doktryn. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o Was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni. Osiągnęli pełnię zrozumienia w całym jego bogactwie i głębsze poznanie tajemnicy Boga, Chrystusa. W nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem. Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z Wami, z radością dostrzegając Wasz Ład i stałość Waszej wiary w Chrystusa. Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w nim postępujcie. Zapuśćcie w nim korzenie i na nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. I w nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga. Który go wskrzesił. I was umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki niemu po rozbrojeniu zwierzchności i władz Jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie. Niechaj więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, bądź w sprawie święta, czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niechaj was nikt nie pozbawia prawa do nagrody, sam będąc zamiłowany w uniżaniu siebie i w przesadnym kulcie aniołów zgłębiając to, co ujrzał. Taki człowiek bez powodu nadęty pychą, z powodu zmysłowego swego sposobu myślenia, nie trzyma się mocno głowy, to jest tego, z którego całe ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rozrasta się Bożym wzrostem. Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego, jak gdyby żyjąc jeszcze w świecie, dajecie sobie narzucać nakazy? Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj. A przecież wszystko to dotyczy rzeczy przeznaczonych do zniszczenia przez spożycie. Owe przepisy zgodnie z nakazami i naukami ludzkimi. Przepisy te mają pozór mądrości dzięki wymyślonemu kultowi, uniżaniu siebie i surowości w odnoszeniu się do ciała. Nie dzięki jakimś względom dla zadośćuczynienia ciału. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wroga. Do usłyszenia!